Cześć, kolejne zdanie z całek, całkowanie przez części cały czas. No to mamy całkę do policzenia x do czwartej razy e do 2x po dx. Oczywiście będziemy sobie to, jak już stwierdziłem, całkować przez części, tak? Czyli mamy jakąś funkcję f razy jakąś funkcję g prim. Jak sobie to przyjmiemy? Oczywiście nasze f, skoro tu jest x do czwartej, to jest idealna sprawa, żeby sobie to wziąć za f-a, czyli nasze f równa się x do potęgi czwartej. Od razu napiszę, że f prim to będzie 4x do trzeciej. Natomiast nasza całka g prim to będzie e do 2x. OK? Dobra. Czyli nasze g prim to jest e do 2x. OK. Jak wyliczyć g? Ile wyjdzie g? Oczywiście można to rozpisywać teraz całe z całkowania przez podstawianie, ale jest to dość prosta całka, bo teraz tak, całka z e do x to jest e do x, tak? Czyli e do 2x wyjdzie. No skoro mamy policzyć całkę z e do 2x, to wyjdzie e do 2x. Ale tu jest pewien jedna mała rzecz, bo jeżeli byśmy policzyli sobie teraz pochodną z tego, to powinno wyjść e do 2x, tylko że pochodna z e do 2x to jest e do 2x razy pochodna wnętrza, czyli tych dwóch x-ów, czyli tu by się pojawiła dwójka, to żeby ją skasować, to tu musi być jedna druga. OK? Dobra. No to startujemy z liczeniem tej naszej całki, czyli mamy tak. Równa się. Oczywiście f razy g, czyli x do czwartej razy jedna druga e do 2x przepisuję. Minus całka z tego, co wyliczyliśmy, czyli f' razy g, czyli 4x do trzeciej razy 1 druga e do 2x. Tylko że ja zrobię tak, 4 razy 1 druga to jest 2, bo to jest 4 drugie, czyli 2 i wyrzucam je od razu przed całkę, ok? I zostanie mi znowu x do trzeciej razy e do 2x. Dobra? Ok. Równa się. Kolejny raz, zobaczcie, z x do czwartej pojawiło się x do trzeciej, więc te potęgi spadają, więc podstawienie nasze się jak najbardziej zgadza, więc znów robimy to samo. Tylko że tym razem za f podstawimy sobie x do potęgi trzeciej, czyli f prim to będzie 3x kwadrat. No a za g zostaje takie same, czyli g prim równa się e do 2x, czyli g równa się 1 druga e do 2x. OK? Dobra. Po co mi ten nawias? O. Czyli to sobie oczywiście przepisujemy, czyli jedną drugą przepisuję. Ta całka będzie dość długa, także od razu mówię. X do czwartej e do 2x. Minus 2 i nawias kwadratowy. No i lecimy dalej. Całka z tego, oczywiście stosujemy wzór, czyli to jest f razy g, czyli x do trzeciej razy 1 druga e do 2x. Czyli ja napiszę sobie, że to jest 3 drugie, oczywiście. Co ja za głupoty pytam? X do trzeciej razy 1 druga e do 2x minus całka, no i znowu z tego, co wyliczyliśmy, czyli 3x kwadrat razy 1 druga e do 2x, to teraz sobie oczywiście 3 razy 1 druga to jest 3 drugie, no i tu zostanie x kwadrat razy e do 2x po dx. Ciągle zapominam tych dx-ów, nie? Dobra. OK, i zamykamy klamerkę. Została nam do policzenia taka całka, czyli weźmy najpierw, może ją policzmy i później po prostu podstawimy tutaj finalnie do tego. Czyli mamy tak, kolejne podstawienie, czyli będzie f to jest x kwadrat, f prim równa się 2x, no a z g jest dokładnie ta sama sytuacja, tak? G prim to jest e do 2x, g to jest 1 druga e do 2x. Czyli ta nasza całka
to jest f razy g, czyli mamy 2x razy e do 2x, sorry, 2x razy 1 druga e do x kwadrat, czyli 1 druga razy 2 to jest oczywiście 1, czyli wyjdzie x e do 2x minus całka z tego, co wyszło, czyli 1 druga. Czyli ja znów zrobiłem ten błąd, oczywiście, że tak, Jezus, sorry, mój błąd. A jak sobie nie napiszę, to jednak, kurczę, lepiej się robią błędy. G prim to jest e do 2x, g to jest 1 druga e do 2x. Dobra, i teraz, tak, to jest do tego. Teraz mamy tak. Ta całka, bo to trzeba będzie po prostu później dopisać. F razy g, czyli x kwadrat razy... F razy g, dobrze. X kwadrat razy 1 druga e do 2x to jest 1 druga x kwadrat e do 2x minus całka. Tak, bo jest minus całka we wzorze. F prim razy g, czyli 2x razy 1 druga e do 2x to jest oczywiście 2 razy 1 to jest 1, czyli wyjdzie x e do 2x po dx. To się równa. Tą jedną drugą x kwadrat e do 2x sobie przepiszę, minus przepiszę, nawias otworzę. I tu ostatnie już podstawienie. Bo oczywiście trzeba policzyć tą całkę. Czyli tu znowu podstawienie będzie, że f równa się x, czyli f prim równa się 1. G prim równa się e do 2x, a g równa się 1 druga e do 2x. Czyli otrzymujemy tak. F razy g, czyli mamy x razy 1 druga e do 2x, 1 drugą wrzucę z przodu. Tu napiszę tak. Minus całka z tego, co wyliczyliśmy, czyli 1 druga e do 2x po dx. Ok? Dobra. Tam jedną drugą mogę jeszcze przed całkę, ale to już tam nie ma znaczenia. Zamykamy nawiasik. No i teraz pewnie byście chcieli, żebym wam to wszystko przepisał i napisał dokładnie, jaki będzie wynik. To pozwólcie, że tak, to sobie skasuję. Ja go oczywiście nie będę przekształcał, nawet na matematyce, jak byłem, to też tego nie przekształcaliśmy, tych nawiasów się nie pozbywaliśmy. Czyli mamy tak, ostateczny wynik. Jedną drugą przepisuję. X do czwartej przepisuję. E do 2x przepisuję. Minus 2 przepisuję. I nawias kwadratowy otwieram. X do trzeciej razy 1 druga, to napiszę od razu, że to jest 1 druga x do trzeciej. E do 2x. Tu było chyba minus. Tak, bo musiała być minus całka, więc to na pewno jest minus. Minus 3 drugie. I teraz całka z tego, to znaczy, że tu znowu się pojawi nawias kwadratowy. I wpisujemy to, co nam wyszło tu, czyli jest tak. 1 druga x kwadrat e do 2x minus nawias kwadrat. Chociaż, wiecie co, ja nie wrzucę tego minusa, znaczy nawias kwadratowego, ale ten minus powoduje, że tu tym minusem da mi plus. Czyli będę miał minus 1 druga x e do 2x minus minusem da mi plus. Jedną drugą mogę oczywiście wyciągnąć przed całkę, ale zostaje mi jeszcze do policzenia całka z e do 2x, która jest oczywiście tyle. Czyli jest 1 druga razy 1 druga to będzie 1 czwarta e do 2x. Zamykamy nawias i na końcu plus c. O. Taki wielki, duży, kosmiczny wynik. Można by to było oczywiście jeszcze wymnożyć tutaj 3 drugie razy 1 druga, 1 druga, 1 czwarta, a później jeszcze to wszystko, co tu jest, wymnożyć przez 2, ale moim, przez minus 2, ale moim zdaniem nie ma takiej potrzeby. No chyba, że macie takich profesorów, którzy tego wymagają. Ja na matmie nie musiałem tak pisać. To był wystarczająco dobry wynik. I już. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Pytania oczywiście śmiało w komentarzach, bo tu było 4 razy całkowanie przez części, więc kosmos. Ale jeżeli macie pytania, śmiało piszcie w komentarzach. I co? A, przy okazji, jak macie jakieś zadania, których nie umiecie zrobić, to wyślijcie mi je na matematyka@gmail.com. W ramach darmowych korepetycji spokojnie wam zrobię te zadania. Nawet studentom. Jeżeli będę potrafił, ale pewnie będę. No, dobra. Dzięki za uwagę, pozdrawiam cię serdecznie. Zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję.
Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl.